Kilka dni temu swoją premierę miał Sons of the Forest w Early Accessie. I tak jest, po prostu gołym okiem widać, że fani jedynki i ogólnie gracze mega czekali na ten tytuł. Gra na tym etapie okazała się być gigantycznym sukcesem, jednakże co tutaj właściwie się wydarzyło? Jaką fabułę prezentuje, a także jakie sekrety gra posiada i o co właściwie chodzi w zakończeniu gry, bo to chyba najbardziej problematyczna kwestia, patrząc na dyskusję ludzi, którzy już to zakończenie widzieli. W dzisiejszym materiale chciałbym skupić się na zakończeniu Sons of the Forest i wyjaśnieniu go, w miarę tego, na ile możemy sobie pozwolić, na ile gra dostarcza nam informacji co do tego, co właściwie się tam wydarzyło, a tak to wszystko można wyjaśnić, bo gra co najmniej kilkukrotnie podsuwa nam pewne tropy odnośnie tego, o co właściwie tutaj chodzi, czemu nagle widzimy tutaj jakąś futurystyczną przyszłość i czym jest właściwie ta złota kostka i co tutaj robi. Tak więc w dzisiejszym odcinku wszystko wam wyjaśnię. Także siemano wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym to zajmiemy się zakończeniem Sons of the Forest i postaramy się je wyjaśnić, ponieważ wydaje się ono być całkiem problematyczne, ale wszystkiego dowiecie się już za chwilę w dalszej części odcinka. Nim zaczniemy, zostaw sumę na kanale, a także kciuk w górę pod tym filmem, wpadnij jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, zapraszam, fajnie by było. Natomiast przejdźmy już do sedna tego materiału. Sam wspomniałem, że gra jest jeszcze w Early Accessie i to jest bardzo ważny punkt, jeżeli mamy tutaj mówić o tym zakończeniu, które w grze się znajduje. Ponieważ mając na uwadze, że jest to absolutnie najpierwsza wersja gry, a później będzie ona jeszcze rozwijana, patrząc na zakończenie, lore gry, wszystkie poukrywane poszlaki i tak dalej, po prostu jesteśmy, musimy być pewni, że to wszystko zostanie rozwinięte i to jeszcze nie jest ostateczna fabuła gry, ale raczej większość z was to już wie. Dla porównania, pierwszy The Forest w swojej pierwszej wersji nie miał żadnego zakończenia, a tutaj mamy ich kilka i teraz o nich porozmawiajmy. Tak więc ludzie dzielą zakończenie Sons of the Forest na to dobre, to złe, w tym jeszcze jedno alternatywne, które jest bardzo podobne do tego dobrego. Tak więc w ramach kontekstu, tak samo jak w pierwszym The Foreście, tutaj pewna kolejna korporacja pokroju Sahary z jedynki. Jedni mówią, że to może być Sahara, inni mówią, że nie. Jednakże to od razu można wyjaśnić, ponieważ jedna z notatek, które jesteśmy w stanie znaleźć na przestrzeni gry, mówi nam, że Sahara rzeczywiście chciała mieć drugą wyspę, jednakże Puff Corp przelicytowała ją i to oni są teraz w posiadaniu wyspy. A samo Puff Corps należy tak naprawdę do milionera, którego przylatujemy tutaj uratować. Dobra, takie wtrącenie ode mnie z przyszłości. Samo Puff Corps stworzyło jeszcze na samej wyspie pewien ośrodek, ale o nim opowiemy sobie kiedy indziej. Natomiast kluczowe dla całości będą dwie rzeczy, o których chciałem teraz wspomnieć. Wcześniej dźwięk się trochę spartolił. Po pierwsze złota kostka, czy tam złoty sześcian, czyli bardzo ważny i kluczowy artefakt, który został odnaleziony na wyspie. A także ważne będzie tutaj nagranie z kamer w ośrodkach, gdzie to wszyscy goście nagle zamieniają się w mutantów. Będzie to ściśle powiązane z kostką, ale o tym opowiem w późniejszej części filmu. Pozdrawiam. Dobra, żeby było trochę lepiej, nazwijmy to złotym sześcianem. A więc złoty sześcian jest opisywany jako pewne miejsce, swoiste schronienie, do którego powinieneś wejść. W każdym razie w kwestii zakończenia. Aby odblokować ten segment gry, pierw musisz zebrać wszystkie karty dostępu, a kiedy już to zrobisz, dostaniesz się do bunkra. Sam bunker jest dość charakterystyczny, ponieważ jego ściany są właśnie zdobione obrazami, które dotyczą wspomnianego już wcześniej sześcianu. Idąc dalej, odnajdujemy dziurę w ścianie, która następnie prowadzi nas do bardzo wulkanistej lokacji, która po brzegi jest wypełniona demonami, których najlepiej odgania się za pomocą krzyża, który będzie je spalać. Żeby było jeszcze ciekawiej, nawet przed wejściem do tej jaskini dowiadujemy się, że krzyże spalają demony. I niespodzianka, krzyż właśnie to robi. Aczkolwiek jeżeli już dostajesz się do tej lokacji i przejdziesz ją do samego końca w cudzysłowie, zobaczysz zakończenie tej wersji gry. Wówczas docierasz do, jak w nie mam wspomnianego wcześniej, sześcianu. Samodzielnie bądź ewentualnie na miejscu pojawią się również Kelvin i Virginia, o ile ich wcześniej nie zabijesz. Przed samą kostką czeka gość z laptopem, który co niektórym z was będzie już dobrze znany. Tak więc bohater bądź bohaterowie wchodzą do sześcianu, a tuż za nimi biegnie ten ziomek z początku gry, który pojawia się także jeszcze w tym laboratorium wtedy. Niestety na tym etapie rozwoju gry ani nie wiadomo kim on jest, ani nie wiadomo czego chce, wiadomo tylko i wyłącznie tyle, że prawdopodobnie strącił nasz helikopter i nie zabił głównego bohatera z jakichś przyczyn. Trochę taki Kai Lang z Mass Effecta Trójki mi się kojarzy. W każdym razie propos Kai Langa z Sons of the Forest, drzwi do sześcianu zamykają się, zanim ten zdąży wejść do środka. Następnie widzimy, że laptop odlicza do jakiegoś momentu. Tak jest, to będzie dość mocny moment, ponieważ dosłownie chwilę później sześcian pokazuje nam jakąś bardzo zaawansowaną cywilizację przyszłości. Jakiś totalnie oderwany od naszego świat, położony gdzieś daleko, prawdopodobnie wiele setek lat w przyszłość.
I to jest tak niesamowita scena, że kilkanaście sekund później pojawia się tutaj ściana i generalnie wszystko dobiega końca. Drzwi do sześcianu otwierają się i okazuje się, że ten ziomek, który strącił nam helikopter na początku, nagle zamienił się w jakiegoś gigantycznego mutanta. A później nasi bohaterowie nagle tepają się w inne miejsce i idą w kierunku helikoptera, z którego wychodzi również miliarder, którego mieliśmy tutaj uratować. Z kolei, jeżeli chodzi o jakieś moje skojarzenia z innymi grami w kwestii Sons of the Forest, to tutaj kojarzy mi się śmierć Ghosta z MW2, jak Shepard go zastrzelił. I tutaj przed tobą pojawia się wybór. Albo wsiądziesz do helikoptera i uciekniesz z wyspy, sam bądź z Virginią i Kelvinem, o ile ich wcześniej nie zabijesz. Ewentualnie możesz odwrócić się, wziąć bagaż, a tamci odlecą bez ciebie, a ty zostajesz na wyspie dalej. Ze swoimi kompanami, o ile wcześniej ich nie zabiłeś. I właśnie w ten sposób prezentują się oba zakończenia gry na obecnym etapie rozwoju. Mówi się, że jest jeszcze jedno alternatywne, ale w zasadzie opisałem je wcześniej, bo wchodzisz wówczas z Virginią i z Kelvinem do helikoptera, a nie wsiadasz tam sam. Z dwoma gigaszefami. W każdym razie to, co jest najbardziej zagmatwane w tym wszystkim, to bez wątpienia sama cutscenka w sześcianie, bo w ogóle nie wiadomo, co się tutaj stało. Woli ścisłości, gościu z laptopem to tak naprawdę Timmy LeBlanc, czyli syn gościa, którym graliśmy w pierwszym The Foreście, a ten starszy Kolo to tak naprawdę zaginiony miliarder, czytaj ojciec Timmy'ego, Eric LeBlanc, którym to graliśmy w The Foreście. Timmy'ego poznać chociażby możesz po tej bliźnie. I szczerze, to jest naprawdę spoko, że Sons of the Forest i The Forest są połączone właśnie w tego typu sposób. Aczkolwiek wróćmy do tematu sześcianu, bo on wydaje się tutaj być najważniejszy. Sześcian, tak jak wspomniałem wcześniej, jest swego rodzaju artefaktem, który to wywołuje chwilową zamianę wymiarów, a jest o tym mowa w jednej z notatek. O, tutaj, tak, dokładnie. A to, co widzieliśmy w sześcianie, to był tak naprawdę przebłysk zupełnie innej cywilizacji, innego futurystycznego miasta, zupełnie innego odległego wymiaru. Zatem Sons of the Forest, multiversum, wydarzyła się inkurzja, a ludzie zaczęli za bardzo grzebać w multiversum. Zaraz przyjdzie Kang i Rada Kangów. W ogóle to będzie ciekawe, jak w kolejnych aktualizacjach będziemy widzieć także inne wymiary, no to będzie giga szefowskie. Aczkolwiek rzućmy okiem jeszcze na inne notatki, które jesteśmy w stanie przeczytać w trakcie gry. Te, które dotyczą kostki, między innymi wciąż powtarzają zdanie: zostań w kostce, zostań w sześcianie. A jeszcze inna interesująca notatka mówi, że sześcian uruchamia się co 8 cykli. Z kolei jeszcze inna notatka mówi, że bezpieczny będziesz tak naprawdę tylko i wyłącznie w kostce, czy tam w sześcianie. I tak jest, krócej mówiąc, notatki te przekazują nam, że bezpieczny tak naprawdę będziesz tylko i wyłącznie będąc w kostce, ponieważ kiedy kostka uruchamia się, tak naprawdę wszyscy, którzy znajdują się poza nią, a są, że tak to ujmę, w obszarze jej rażenia, zamieniają się w mutanty. I tak chociażby stało się z tym ziomkiem z początku gry, który no zamienił się w innego tam ślimaka. Co więcej, Timmy dobrze wiedział, że cykl powoli dobiega końca, ponieważ nie dość, że miał odliczanie na swoim laptopie, to od razu pobiegł do kostki. Co więcej, wówczas nie było z nim jego ojca, więc jak nie mam wrażenie, kostki jest dość ograniczone, ponieważ później widzimy Erika, który nie zmienił się w mutanta. Ponadto a propos innych wymiarów, a także Timmy'ego LeBlanca, warto tutaj wspomnieć, że w trakcie gry jesteśmy w stanie odnaleźć książkę napisaną przez Timmy'ego, która to właśnie dotyczy innych wymiarów i jak widzimy na okładce gry, w sensie książki, Timmy jest uważany za swoistego eksperta w tym temacie. Wobec tego najpewniej badał to przez dłuższy czas, a dlaczego, że tak to ujmę, sklonował się w samej kostce? W internecie natrafiłem na pewną teorię, która pokazuje tutaj swoiste połączenie The Foresta 1 i Sons of the Forest, właśnie patrząc na wątek Timmy'ego, ponieważ w jedynce został on wskrzeszony właśnie za pomocą jednego z artefaktów, który jak widzimy pod sam koniec gry wywołał w nim pewne skutki uboczne. I być może to jest właśnie jednym z nich. Ewentualnie mam jeszcze inną teorię, ale za bardzo nie wiem, jak to potwierdzić, chociaż jeżeli mowa tutaj o innych wymiarach, innych uniwersach czy cokolwiek, to co jeżeli Timmy tak naprawdę się tutaj nie sklonował, a widzimy tutaj po prostu jego wersję z innych wymiarów. Jego inne warianty, dosłownie na moment w trakcie zmiany wymiarów, wiecie o co chodzi. To w sumie może być ciekawe, ale myślę, że nie mamy za bardzo niczego, żeby na ten moment to potwierdzić czy coś. Jednakże, co tak naprawdę może nam to wszystko powiedzieć na temat fabuły Sons of the Forest? Na ten moment niewiele, ale dalej możemy spekulować na temat co niektórych rzeczy, które jesteśmy w stanie odnaleźć w grze. Chociażby wiele osób zwraca uwagę na martwe ciała, które znajdują się w wielu miejscach na mapie. Istnieje teoria, że są to tak naprawdę ludzie, którzy odebrali swoje życie. To chyba będzie ocenzurowane, bo YouTube bardzo, bardzo nie lubi, jak mówię złe rzeczy ostatnio. Ponieważ tak jakby wiedzieli, że cykl zaraz zabiegnie końca, a ci zmienią się w mutanty. Zatem czy wobec tego kanibale, których spotykamy na wyspie, to także mutanci? Cóż, naprawdę bardzo wiele rzeczy w bardzo krótkim czasie
i ciężko teraz wysnuć jakąś teorię względem tego wszystkiego, a gra jest jeszcze w Early Accessie, moi drodzy. Cały czas jest tutaj bardzo, bardzo wiele niewiadomych i myślę, że do następnej aktualizacji zbyt wiele się nie dowiemy, no chyba, że ktoś odnajdzie jeszcze jakiś ciekawy sekret w grze. Fabuła The Forestów teraz wydaje mi się być naprawdę mega ciekawa, wcześniej za bardzo tą jedynką się nie interesowałem, no może kiedyś jak były te poprzednie wersje, jakoś 17 rok, 16 jeszcze przed wydaniem ostatecznej wersji. Aczkolwiek kiedy wyszło Sons of the Forest, trochę przysiadłem do tego świata i myślę, że naprawdę ten lore jest super. No i w tym materiale to było na tyle, aczkolwiek myślę, że to jeszcze nie jest ostatni film z tej wersji The Forest, ponieważ myślę, że jeżeli trochę bardziej zagłębię się w tą grę i znajdę jeszcze kilka ciekawych sekretów albo czegoś takiego, to jeszcze jeden film może powstanie, ewentualnie może będzie tego więcej i powstanie tego jeszcze trochę, aczkolwiek taki jeden, dwa mam jeszcze zaplanowane. Zostaw sobie na kanale, jeśli tutaj nowe, także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a my tymczasem słyszymy się już wkrótce, mówi Dazmontar, trzymajcie się, siemano, cześć.